Zanim przedstawię Wam mój plan działania na dzisiejszy dzień, opowiem Wam mój sen, bo był przerażający. Śniło mi się, że byłam gdzieś w szkole, każdy musiał przynieść do tej szkoły swoje ulubione zwierzątko, a ja nie miałam ani psa, ani kota, ani nic, nie. Ja miałam pająka, który miał małego pająka. I ja te dwa małe pająki, znaczy jednego dużego, drugiego małego, musiałam przynieść do szkoły. A ja się boję pająków. I tak całą noc te pająki mi się śniły. Dobra, w każdym razie teraz zmierzam w stronę uczelni, gdzie mam ten wykład z plastyki, o którym już chyba kiedyś, wydaje mi się, w którymś vlogu słyszeliście. To już jest mój ostatni wykład z plastyki, więc w tym roku tą siatkę godzin mam całkiem inną i właściwie mój semestr. Każdy z moich miesięcy wygląda inaczej. No w każdym razie, idę teraz na zajęcia, a widzimy się później. Ja już skończyłam ten wykład. Nie ma jeszcze godziny 10 rano. A za chwilę Wam powiem, co zamierzam robić. Na wykładzie było bardzo ciekawie. Ja bardzo lubię te wykłady z plastyki. Teraz idę z tym kubeczkiem, który dostałam od Empik Go. I powiem Wam, bo przy okazji przetestowałam kubek, że on może nawet leżeć w torebce i nic się nie wylewa, nic się nie dzieje, więc rekomenduję. Bo najbardziej wkurzające jest chyba to, kiedy kubek taki gdzieś tam się przekręci i coś się z niego wyleje. Jak widzieliście w tramwaju, dalej słuchałam Szeptuchy i no powiem Wam, że ta książka mi się podoba, chociaż to jest chyba jeden z minusów. Ta główna bohaterka zaczyna mnie irytować, bo ona jest taka strasznie, wiecie, taka strasznie nierozgarnięta. Ale ogólnie miło się tego słucha. No to taka właśnie książka tramwajowa. A za chwilę zobaczycie, gdzie ja zmierzam, bo jeszcze nie zmierzam do mieszkania. Oto gdzie jestem. Stoję na tyle gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Tam za mną chyba widzicie taki wielki baner wyspiański. Ta wystawa została otwarta 28 listopada i można ją oglądać do 20 stycznia 2019 roku, czyli jeszcze bardzo długo, jest nadzieja, że zdążycie. To jest wystawa prezentująca polską kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego, zgromadzonych w muzeum właśnie tym, licząca blisko 900 pozycji, liczący blisko 900 pozycji inwentarzowych zbiór prac tego artysty, jednego z najwybitniejszych twórców polskich, malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru, posiada bezprecedensową wartość artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i w Europie. Dzisiaj jest wtorek. Nie jestem pewna, czy będę w Krakowie w niedzielę, ale gdyby ktoś z Was był i zastanawiał się, co robić w niedzielę w Krakowie, to właśnie w niedzielę o 14:00 tutaj w tym gmachu głównym będzie odbywało się oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie Wyspiańskiej. Jeżeli będę wtedy w Krakowie, to też na pewno drugi raz się wybiorę, bo z przewodnikiem zawsze lepiej niż samodzielnie. No i co? Wybiła godzina 10:00. Wchodzę. W ogóle wiecie co? Jest masa ludzi. Ja, tak jak pokazywałam Wam wcześniej, kupiłam sobie zakładkę, bo pomyślałam sobie, jaki suwenir z wycieczki musi być. A teraz zauważyłam, że jest taki gratis, że oprócz tego wstępu na wystawę Wyspiański mam jeszcze w cenie wstęp do domu Józefa Mehoffera. Więc pewnie też się tam ze mną wybierzecie. Nie dzisiaj, innego dnia, ale na pewno tam wdepniemy. A teraz już wchodzę na wystawę.
słuchajcie, wyszłam i moim skromnym zdaniem wystawa jest absolutnie fenomenalna. Strasznie mi się podobało, jakbym mogła, to bym stamtąd nie wychodziła, tylko zgłodniałam. Bardzo fajny podział tej wystawy w ogóle na salę. Co podobało mi się najbardziej? Najbardziej, takie największe wrażenie chyba zrobiły na mnie te projekty witraży. Te ogromne projekty wykonane pastelami. I też ciekawa była możliwość właśnie obejrzenia, jak te wszystkie witraże, które tworzył Wyspiański, powstawały, jak rodził się ten jego projekt, pierwsze szkice, później jakieś większe szkice, coś wspaniałego. Oprócz tego jeszcze na przykład na ścianie jednej z sal pojawił się wyświetlany fragment wesela, to znaczy chyba w ogóle całe wesele, bo tam te fragmenty się zmieniały. Super, bardzo mi się podobało. Tam dostałam od razu ulotkę z programem całej tej wystawy i takich jakichś fajnych rzeczy towarzyszących w tej wystawie jest naprawdę sporo, więc nawet jeżeli nie trafię na to oprowadzanie 10 teraz grudnia, to mam nadzieję, że kiedyś jeszcze tam trafię. Tylko zawaliłam trochę, bo mogłam iść na tą wystawę z audioprzewodnikiem. Ale myślałam po prostu, że na tą wystawę gdzieś tego audioprzewodnika nie ma, no i trochę, wiecie. No ale człowiek się uczy na błędach. W każdym razie strasznie mi się podobało. Pokazałam wam, mam nadzieję, jakieś przebitki tych rzeczy, które właśnie mi się najbardziej spodobały, tych obrazów. No i jeżeli tylko możecie, no to zachęcam do zerknięcia. A teraz wracam do mieszkania i mam już pewien plan dotyczący tego, co będę robiła. Oprócz tego, co zrobić muszę. Wymyśliłam coś, co zrobić mogę i chcę i zrobię. A w ogóle podczas oglądania tej wystawy czułam się bardzo dobrze. Bardzo dobrze się w ogóle to oglądało. Troszkę przeszkadzające w pewnym momencie było to, że nadeszła godzina, w której pojawiają się wycieczki szkolne, więc zapanował hałas. Hałas i chaos. Ale to też ma swój urok. Bo fajnie widzieć dużo ludzi jednak w salach muzealnych. To zawsze jakoś tak poprawia humor. Jak widzicie, ja już wróciłam do pokoju, do mieszkania i zamierzam odpakować kolejną czekoladkę z kalendarza adwentowego. Szukam numeru 5. I ja nie wiem, czy tylko ja mam takie problemy ze znalezieniem odpowiedniego okienka w tak niewielkim kalendarzu adwentowym, czy to jest problem wszystkich. Mam 5. Znowu woreczek z prezentami. Powiedziałam, że zawsze będę wam o czymś opowiadać. No to powiem, bo tak teraz mi się skojarzyło, że ja nie zawsze dostawałam od świętego Mikołaja takie, wiecie, sympatyczne prezenty. Pewnego razu dostałam po prostu rózgę. Ku przestrodze chyba. No proszę, bardzo uroczy. Tym razem serduszko. Mam tutaj przy sobie jeszcze kilka rzeczy właśnie z tego Muzeum Narodowego, które zgarnęłam, kiedy byłam tam na tej wystawie Wyspiański. Po pierwsze, tak jak już wspomniana przeze mnie zakładka, bo pomyślałam sobie, że miło będzie mieć z tego wyjścia jakąś tam pamiątkę. Tutaj jest ta ulotka o wystawie Wyspiański i powiem wam, że tych wydarzeń towarzyszących wystawie jest naprawdę cała masa. Zresztą sami spójrzcie, ile samych wykładów, spotkań i tego typu rzeczy. Oprowadzania kuratorskie, i też takie z przewodnikiem, też cała masa. Oprócz tego oprowadzania tematyczne. I co jeszcze mnie zaintrygowało? Spacery szlakiem Stanisława Wyspiańskiego, zwiedzaj Kraków. Zawsze marzył mi się udział w jakimś takim spacerze, ale no też właśnie zawsze był problem z czasem. W każdym razie wybór jest naprawdę szeroki. No i zgarnęłam jeszcze taką książeczkę Wrzesień, grudzień 2017 o wszystkim tym, co w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie będzie się działo i sobie to też w wolnej chwili przestudiuję. A oto, co będę robiła teraz. Teraz, jako że jest wcześnie, bo mamy godzinę 14, a to dla mnie jest godzina wczesna, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj jednak wracam trochę później, to pomyślałam wykorzystać ten bonusowy niejako czas na obejrzenie spektaklu Wesele w reżyserii Lidii Zamkow.
To jest spektakl z 72 roku i z tego co pamiętam, to jest spektakl, który wzbudził naprawdę wiele kontrowersji, dlatego że Lidia Zamkow podeszła do tego spektaklu zupełnie inaczej niż ten sposób, do którego przywykliśmy, ten taki bardzo klasyczny. Widzowi przyzwyczajonemu do radykalnych decyzji współczesnych reżyserów może się wydawać, że przedstawienie Lidii Zamkow jest tradycyjne. Chata jest rozśpiewana, aktorzy w kostiumach z epoki, a jednak wywołało gorącą dyskusję. Reżyserka w tekście zamieszczonym w programie pisała: zamierzam podważyć kanon inscenizacyjny Wesela i zrobiła to tyle, że operując subtelniejszymi narzędziami niż na przykład przeniesienie akcji we współczesność. I właśnie to nowe spojrzenie, niejako nowe, na Wesele bardzo mnie intryguje. I jeszcze co ciekawe, pannę młodą w tym spektaklu gra Anna Dymna. Jestem bardzo ciekawa tej roli, nigdy nie widziałam. O, a Franciszek Pieczka gra dziada. Też ciekawe. Dobra, ja się zabieram za oglądanie. Polecam, spektakl jest dostępny na Ninatece. No, czyli sami widzicie, takie wyjście do muzeum może być naprawdę inspirujące na całą resztę dnia, a może nawet na całą resztę tygodnia. Dobra, wiecie, ja właśnie obejrzałam realizację Lidii Zamkow i powiem Wam, że owszem, to jest inne od takiego tradycyjnego wystawienia czy zekranizowania Wesela, ale jest ciekawe, mi się podoba. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zachęcam do obejrzenia. Spodobała mi się taka gra z tekstem, która została tutaj zastosowana, bo tak jak przeczytałam Wam wcześniej, kostiumy zostały zachowane, taka otoczka została zachowana, ale są tutaj pewne zmiany, przede wszystkim na poziomie słowa. I podobało mi się też to, w jaki sposób ta wersja Wesela została zakończona. Więc słuchajcie, ja już się nie rozgaduję. Na dzisiaj to już by było tyle. Zapraszam Was do oglądania moich poprzednich vlogów. Oczywiście jutro pojawi się następny. No i przede wszystkim zachęcam Was do zapoznania się z twórczością Wyspiańskiego, bo naprawdę można ją czytać wielokrotnie i za każdym kolejnym razem odkryć coś nowego. Pa, pa!